Jeszcze mamy dwie, ale na, dwa posągi, ale nie będę ich budował. Dobra. Perseus już wrócił? Aha, wrócił przecież. No dobra, no to wyślemy go na drugi. Na drugie... drugie zadanie. Motki runa, czy mam dużo? No trochę mniej. Dobra, to nie będziemy już eksportować tutaj. Hełm. Ryby, ser, wino. No, dobra, jeszcze mamy nawet żarcia. Zostawimy sobie go. Widzicie, patrzcie, taka mała dzielnica, a starcza na zatrudnienie. Ludzi starcza na zatrudnienie w całym mieście. Kiedyś miałem ponad... no z 5000 to max miałem ile? Ile można było? Jeszcze można na pewno więcej. Dobra, zamknij się. Okej, mam do wyboru, znaczy nie mam do wyboru, po prostu zaczynamy epizod w nowej kolonii. Tutaj może przeczytam. Nikt nie zna dobrze krainy Miletu po drugiej stronie morza. Daleko na wschodzie żyje tam jednak wiele potężnych narodów, musi więc być bogata, aby tylko wszyscy mieszkańcy byli przyjaźnie nastawieni do obcych. Tutaj dajemy strzałeczkę, zaczynamy. Żadnemu z Greków nie udało się zawędrować tak daleko na wschód poprzez Wielkie Morze. Będziesz musiał rozważnie wybrać miejsce na rozpoczęcie budowy miasta. Lokalne ludy są skłócone, a ty jako przybysz będziesz przez nich traktowany z podejrzliwością. Królowa Antiochii Kasiupeia będzie szczególnie niezadowolona z twojego przybycia. Na szczęście trafią ją poważniejsze kłopoty. Kasiupeia chełpiła się, iż jej córka przewyższa urodą córki Posejdona, Nereidy. Przez to teraz Antioneda ma zostać rzucona na pożarcie Krakenowi i Kasiopeia jest zdruzgotana. Gdybyś znalazł sposób na uwolnienie Antionedy, Kasiopeia okazałaby ci swoją wdzięczność, stając się cennym sprzymierzeńcem. W okolicy widziano także Hermesa o skrzypnatych stopach szukającego Perseusza. Bóg twierdzi, że w czasie swoich podróży widział przedmiot, który mógłby się przydać Perseuszowi. Podczas gdy Kraken przebywa na wolności, kontakty handlowe z innymi miastami nie będą możliwe. Okej, zaczynamy. To wcześniej tego, co nie dokończyłem o tych mieszkańcach, no to było tak, że po prostu była jedna dzielnica, musiałem zrobić drugą, bo tam nie starczało mi ludności. Albo się po prostu bawiłem kiedyś tam. Dobra, z tego co pamiętam, to jest bardzo mała kolonia, nawet nie taka bardzo. Mamy trochę miejsca. Tak. Nie lubię tego, że od razu muszę budować wojsko. Patrzcie, jakie cele. To nawet to nie jest takie trudne, bo lubię jak coś zarezerwujemy, bo potem mamy to z głowy, ale na przykład oto panuje Etiopia, spełni życzenie, czyli będzie jakiś heros i obroń miasto przed Kraken, czyli też będzie jakiś heros. No to byle tylko, żeby był ten sam. Dobra, no tu mamy dziki. Dzik jest dziki. Tu też mam dziki. No może na pauzie będę jechał. Żeby nie szły miesiące, bo już chyba 6 miesięcy przeszło od tego mojego godania. I co mam zrobić? Przystań rybacka i domek myśliwski. Gdzie ja tą przystań mógł zrobić? Tutaj, no nie ma tego za dużo. Tutaj mogę zrobić? Mogę, dobra. Czyli tu raz. Ale lagi. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no sześć, siedem. 7 maksymalnie chyba, no do 8. Jak zrobić, ale dobra. Zacznijmy budować, czemu ta droga jest taka dziwna, poprzerywana. Tak.
Tu mamy chyba dużo dzików. To będziemy sobie mieli ten. Może tą drogę poprowadzę jeszcze dalej. Może gdzieś tutaj. Tutaj to zbudować, czy tak bardziej na środku? Jeszcze dalej trochę. Może tu zróbmy o kwadracik. Kwadracik czy tam rąb, no zależy jak kto patrzy. Dobra, to od razu ten. Ludność. Zapraszam wszystkich. Do mojej nowej kolonii. Dobra, tu chciałbym jeszcze jedną odnogę. Jakby. O i tu gdzieś może, o, tak w lewo, albo tutaj u góry. Zrobię domy elit. Ale to jeszcze nie teraz. Może więcej tych ludzi trochę. Agora niech będzie tak w środku. O. Czekajcie, żebym tak zrobił fajnie. Może tutaj. No nie gadajcie, że mogę budować na pauzie cały czas. No nie wiedziałem, że na pauzie można budować, no. Dlatego nikt nie idzie do mnie. A dla żurunem. Stąd idziecie, no. Ogłupieliście. Dobra, przyspieszmy to trochę. Spadek ceny na pszenicę. Możemy kupić sobie. Chyba to będzie najlepszy sposób. A w ogóle to... Kto sprzedaje pszenicę? Nie sprzedaje pszenicy? Czyli dopiero potem będziemy mogli to kupić. Czemu nie mogę handlarza runem dać? Handlarz oliwą. Handlarz runem. Co, nie mam runa? No nie gadajcie. Cypr rozkwita. Pewnie od tego będziemy mogli. A nie. Już się ucieszyłem, ale to nie. Dobra, domek myśliwski. Jestem Dionizos, Bóg wina. Oddaj mi pokłon, a te winorośle będą łamać się pod ciężarem owocu. Nie, nie chcę. Nie chcecie. Dobra, to może drugiego. W ogóle tu miałem dać przecież szpital i tak dalej. Co ja robię? Naprawczy. Będą jadali z tymi robami. Pożar w mieście. Budowla w gruzach. Nie. Dlaczego? Widzicie, jak to się nie zadba o nic. No, nie laguj. Cypr, kupuj więcej wino. No już nie mamy jedzenia, no. Kurde, nie chciałem tutaj. Jestem Dionizos, Bóg wina. Oddaj mi pokłon, a te winorośle będą łamać się pod ciężarem. Brak dostaw. No w sumie to ja skąd miałem? Kraken wysłany przez Posejdona, nie. Przystanie rybacka, aha, czyli pewnie nie będę już mógł łowić ryb, tak? Wkrótce się złamiesz. Muszę się złamać. Nie chcę się złamać. Mennica, o, pięknie. Pracownia rzeźbiarska. Fenicja odkryta. A, muszę jeszcze rozkwić. Rozkwitnąć. Dobra. Co ja mogę zrobić? Może zmniejszymy trochę szybkość. I tu będą latać pod oczami, przed oczami. Co za lagi, no. Sorry za to.
Kruce drewna, sztaby brązu. Aha, dobra. To mogę już Herosa? Popatrz, popatrzcie się. Nie wiedziałem. Dobra, ale tartak muszę zrobić. Miennicy też, ale nie wiem, gdzie oni będą łazić. Jeszcze snopki pszenicy. No, czy ja to muszę wszystko importować, czy co? Widocznie tak. Dobra, zrobimy tych ludzi. Tak dużo. Góro, nie laguj. Jestem Atena. Czcijcie mnie, a w waszym mieście rozkwitną święte sady. Dobra, tu zrobimy, co tu zrobimy? Domy elit. Tak. Zawsze robię tak, że najpierw Agora. Czemu nie? A tu nie mogę dać równa czemu? Brak kupca, brak dostaw. Tyle ludzi nie ma? Tyle ludzi nie ma, że nawet nie ma kupca? Nie, zaraz. Jeszcze raz to zrobimy. Może tu? Runem, oliwą. No i tak ma być. Nie chcę. Nie kupuj mi tego. Brak skupu, dobra. Od razu tam wszystko. Poproszę. Tu z domami Eli nie wiem, czy mówiłem, ale tam nie trzeba dostarczać wody. To taki jest jeden plus. Dobra. Pracownia rzeźbiarska, mielnica. Idę w ogóle z tą mielnicą i tu gdzieś. Gdzie? A to jest drwa, ja myślałem, że to jest ten. A srebro oni gdzie mają? A tutaj mają srebro. Dobra. Tutaj budujmy dalej. Dom elit. Jeden motek runa i jeden dzban oliwy. Tak tu się zmieścisz? Zmieścisz się tu, dobra. Chcę zrobić na razie tylko taki, o, taki prowizorkę. No, tam chyba cztery potrzebują, tak? Zmieścisz. Dobra, cztery, to może tak co dwa. Niech będzie. Co dwa. Tyle chyba wystarczy. Dobra. I kultura, chociaż nie wiem, po gówno to buduję, bo na razie nie mam w ogóle nawet mieszkańców, ale coś się ruszy, rusza do przodu. Tylko na co mi ta pracownia rzeźbiarska, no? Fenicja rozkwita, o, może od nich będę mógł kupić ten, no nie, no, kupuję, sprzedaję drewno, sprzedaję, kto sprzedaje pszenicę? To jest właśnie ten moment, w którym
Musimy czekać, aż coś się wydarzy, bo nie można zdobyć. Nie można zdobyć tych przedmiotów, które tam musimy mieć. Zabij Kraken. Aha, ale to już możemy zrobić akurat. A postawmy go tutaj, co on właśnie chce. No nie mówcie, że to muszę zrobić, no. Dwie świątynie, no. Ku Hermesowi i... Gdzie ja to zbuduję, gdzie ja to zbuduję? Może niech tu będą. A ta na Atenę. Nie starczy. Nie mam marmuru. A port? Hurtownia z Cyprem, ale Cypr mi nic nie daje. A co tak ludu dużo? Idzie. Pozdrowienia, śmiertelniku. Mam dla ciebie ważne zadanie. Witaj, śmiertelniku. Czeka cię ważna misja. Wyrusz na nią, a i tobie przyniesie korzyści. Perseus znajdzie się w niebezpieczeństwie, z którego wydostać się można tylko dzięki umiejętności latania. Hermes ma parę uskrzydlonych sandałów dających mu tę umiejętność. Potrzebny Perseus, aby zdobyć te magiczne sandały. Magiczny Egipt. Miasto Egipt znaczy się. Fajnie. Ten kraken dalej tu chodzi? Tu jest kraken dalej, no. Znaczy ja będę mógł na przykład... Co mogę kupić? Kupuję serruna. Tego nie mam wszystkiego. Niczego nie mam. Kupię wino. Nawet wina nie mogę produkować. Na przykład z Argos mogę... Mogę poprosić o coś Argos. Ale w ogóle zobaczmy, czy mogę cokolwiek zrobić. On pewnie będzie zabijał te statki. Rozwalał. Dobra, powiedzmy, że chcę wszystkiego. Runo 12. Oliwa. Wszystkiego po 12. A to magazyn. Może szczelimy. Dobra. Kloce drewna. Dwa kloce drewna dopiero mam. No. Może niech budują już od razu. Rzemieślników postawmy, albo nie tu. Czekajcie, ogarnę to, bo to jest nie do wytrzymania. Niestety kończy mi się już miejsce na dysku, więc mam nadzieję, że się podobało. Klikajcie fajny, subskrybujcie, piszcie komentarze, pytania. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Cześć!